jest w tym momencie naprawdę chorobą uznawana za taką, która no, nie wybiera. Nie wybiera. A bardzo jest często właśnie dostrzec jej pierwsze objawy i można się później pogubić w tym, że, żeby jakoś właśnie z niej wyjść. A to, co napisała pani Emilia, jest naprawdę świetnym dowodem na to też, że jeżeli człowiek uwierzy też w siebie, tak? Bo to jest najważniejsze. Uwierzy w siebie, ma też taką pomoc i zrozumienie swoich najbliższych, to może zrobić wszystko. To może zrobić wszystko. To się bardzo pięknie, pan bardzo pięknie udało, a przy okazji mam naprawdę świetną okazję przeczytać kawałek również dobrej literatury, bo autobiografia też jest jak najbardziej literaturą i bardzo się cieszę, że to mieszkanka naszej gminy taką piękną pozycję książkową stworzyła. Bardzo gratuluję. Bardzo dużo pomoże i już pomogła takim osobom. Dużo osób pisze do mnie, które się ze mną utożsamia, że tak, są komentarze, że to tak jakbym ja to podyktowała. To jest coś niesamowitego. Trafia do ludzi, którzy przeżywają chorobę, którzy mają osoby bliskie, chore. Dzięki mnie rozumieją te osoby bardziej. Naprawdę, to co się dzieje u mnie na priv, na wiadomościach, to jest nie do opisania, jak ludzie się uzewnętrzniają, jak próbują dopytać, co dalej, pytają o moich specjalistów, którzy mnie postawili na nogi. Jeszcze tak na początku opowiem o tym, o roboty. Roboczy tytuł książki to miał być tytuł Tacy Sami. Chodziło mi o to, żeby po pierwsze, że wszyscy ludzie są tacy sami i nie można ich deklasować przez to, że chorują, że mają jakieś niepełnosprawności, to, że nawet jakieś wady, uzależnienia, tego też się nie powinno robić. I tacy sami, bo niestety, czasami jesteśmy po prostu samotni. Żyjemy w świecie, że nawet dzieci w 5 klasie nie wiedzą, co to oznacza słowo lojalność. Tłumaczę na przykładach, prostymi rzeczami, przykładami. I zaczynają łapać, to rozumieć. I cieszę się, że doszło do takiego momentu w swoim życiu, że w jakiś sposób wpływa na światopogląd młodego człowieka. Że stawiam jakieś granice, dystans, ale to są też dzieci, które mi ufają i cieszą się, że jestem ich nauczycielką. To wychodzi na to, że tak to odczuwam, że to, że była pani chora, doszła pani do siebie, ale to pozwoliło pani chyba bardziej nie tyle wejść w siebie, co odkryć świat, który panią otacza i spojrzeć na ludzi, którzy panią otaczają, tak? To było takie otwarcie oczu? Nie. Gdybym chciała na przykład opisać dokładnie, czy pewne osoby, czy coś, to bym to zrobiła, ale postanowiłam to w pewnym sensie jakoś okroić i napisać, co przeżywa, bo tak, o to chodziło, że ja też byłam stygmatyzowana, oceniana, bo ja byłam w szpitalu psychiatrycznym. Z kim ty się zadajesz? Przecież ona była w szpitalu psychiatrycznym. Chciałam pokazać, bo też słyszałam opinię, że jestem tchórzem, leniem, chociaż naprawdę walczyłam, nie poddawałam się. Były chwile, że leżałam. Po prostu moje ciało już nie wytrzymywało, kiedy na tym etapie byłam bardzo szczupła, kiedy jadłam jedną kanapkę dziennie. Bo miałam coś takiego, że pomyślałam sobie, że nie zasługuję na to, żeby jeść. Czułam się winna przez wszelkim jakimś niesprawiedliwością tego świata. Ja zrozumiałam coś takiego, że świata nie zbawię. Ale na pierwszym spotkaniu, Ela, pewnie pamiętasz, powiedziałam, że w liceum wisiało takie hasło w sali geograficznej. Myśl globalnie, działaj regionalnie. Mamy myśleć przyszłościowo o dobru całego świata, ale małymi kroczkami sprawiać, żeby ten świat wokół nas był najlepszy. I to się czasami udaje. I te małe kroczki są świetne, bo jak się zawodzisz, ten mały kroczek łatwiej znieść niż jakieś wielkie wyzwanie, po którym będziesz dochodzić do siebie parę tygodni.
Jak było z wydawcą? Chętnie podszedł do tego, żeby tą książkę wydać? Wydawcę szukałam rok czasu, wysłałam do różnych wydawnictw. Wydawnictwo Pruszyński się zainteresowało, tylko że była na nich za krótka. A Nowares odpisało mi chyba po 2 miesiącach. Planowałam też jeszcze rozwinąć wspólnie z profesorami UMCS-u psychologii. Chciałam przeprowadzić taki wywiad ze specjalistami, psychiatrami, psychologami i jeszcze znaleźć osoby chorujące. To mogło być ciekawe, ale po prostu ze względów logistycznych było trudne do ogarnięcia. A może też byłoby trudne, bo tak jak jest tytuł książki, wstydzą się te osoby, odczuć wstyd. W ogóle mówiła Pani o tym tytule, który miał być na początku, a książka uzyskała tytuł, który jest obecnie widoczny. Jak była tutaj ta historia? Tytuł, to było tak, że ja wysłałam alternatywne tytuły, bo chcieli wybrać coś bardziej, co się rzuci w oczy, coś, co bardziej zachęci czytelnika. Okroili mi te tytuły, no i z tych chyba 3, nie pamiętam reszty, wybrałam odrzucić wstyd. No i myślę tak szczerze, że czasami się w życiu tak dzieje, że pewne rzeczy dzieją się same z siebie i ten tytuł chyba lepiej oddaje to, co chciałam przekazać w tej książce. Że się nie wstydzę siebie, dlatego, że choruję. Ja też nie o to chodzi, że kogoś obwiniam w tej książce. Absolutnie. Bo na choroby się składają różne czynniki. Genetyczne, charakter, środowisko. Jak to się wszystko skumuluje, to wychodzi tak, a nie inaczej. Na pewno warto wierzyć w siebie. Dbać o swoją przestrzeń, bo to mi pomaga, żeby inne osoby nie przekraczały naszych, jakby nie deklasowały naszych wartości w życiu. Nie podcinały nam skrzydeł. Nie podcinały nam skrzydeł, tak. Pan wójt wspomniał o tym, że czytał tą książkę. Ja mam takie pytanie, bo ja nie czytałem, nie jestem takim szczęściarzem jak pan wójt, mam nadzieję, że dzisiaj to naprawię. Czy ta książka, i o tym wójt wspominał, łatwo się czyta, jest przystępna. Dokładnie. Nawet wójt wspomniał właśnie o tym, że nawet chyba w kanonie lektur powinna się znaleźć szkolnych, też tak mówił pan wójt. Właśnie co na tym zaważyło? Jak pani do tej książki podeszła? Czy tam jest właśnie taka, czy to jest opowieść, pewna opowieść, fabuła? Nie mam pojęcia, nie zaglądałem. Pierwsza część to są takie opisy, etapy czy opisu choroby, głębokiej depresji. Od takich generalnie depresja to osoba, która choruje, to otoczenie na przykład widzi, że ona na przykład. Bo jak odkryć, że ktoś choruje na depresję? Ja na to mam jedną receptę. Zachowuje się inaczej niż dotychczas. I można też wszystkich wrzucić do jednego worka. Ty jesteś w tej, jak podczas depresji, tak i tak. Ona ma różne symptomy, objawy. U wielu ludzi przebiega inaczej, ale są podobne jakieś etapy, momenty w życiu. Ja przez to, że żyłam tak na wysokich obrotach, nie zauważyłam tych pierwszych symptomów. Tak myślę. Po prostu to się zaczęło od negatywnych snów. Bałam się zasnąć, rano ledwo wstawałam. Tak to się pogłębiało, ale to padło, no jak zechce pan przeczytać, to się reszty dowie. Jest też rozdział, gdzie moi znajomi, bliscy piszą o mnie, moja córka między innymi. Jest też rozdział specjalistów, psychiatry i psychologa. Psycholog wysłał mi mailami o temacie dotyczącym depresji. A ja dzieląc to na fragmenty, odnosiłam się do tego, co on mówił. Takie moje jakby sugestie, moje też uwagi. Co ciekawe, wiecie, że na przykład teraz jest taka moda wśród młodzieży udawać depresję, też o tym piszę. Kiedyś mi pewna specjalistka opowiadała, bo młodzież próbuje też na siebie zwrócić uwagę. Oczywiście to jest poważny problem wśród też młodzieży i zdarza się, że one mają realny problem z tym, ale są osoby, które udają, żeby zwrócić na siebie uwagę. I jedna osoba fajną metodę na taką osobę znalazła. To co? Idziesz do psychiatryka i masz papiery zwalone. Od razu wyzdrowiała. Emilia, stajesz się popularna, rozpoznawalna. Jak sobie z tym radzisz? Czy to wpływa na ciebie pozytywnie, czy wręcz negatywnie, bo już nie masz
masz problem z odpowiadaniem na maile, z jakimiś zaproszeniami na różne przemówienia i w ogóle do szkół. Wyjeżdżasz, masz jakieś konsultacje na studiach gdzieś tam, prawda, ze studentami. Tak, 19 dzwoniła do mnie doktor MCS-u psychologii i zaprosiła mnie na Dni Zdrowia Psychicznego MCS. No dobrze, że jak sobie z tym radzisz? Czy to ci pozytywne jest dla ciebie? Na pewno mnie przeszkadza wręcz. Na pewno to mnie podbudowuje, wcale tego nie ukrywam. Jeszcze naprawdę to tak jak wspomniałam, że to mnie mobilizuje do dalszej pracy i na pewno nie podcina mi skrzydeł. Czuję to, że wszyscy o tym wiedzą, co przeżyłam, to, że co mnie dotyczy, taką ulgę. Na ostatnim spotkaniu autorskim moja pani od polskiego, którą zaprosiłam, zadałam takie pytanie. Ela, przypomnij coś, że jak odrzuciłam wstyd, tak? Tak, to... Bardzo trafnie, nie? Bo ona mówi, że ja słynęłam. Moja pani od polskiego powiedziała, że zawsze trudne pytania zadawałam. Chciałam jej po prostu zagrać w tym momencie. Ale coś właśnie było z tytułem. Odrzucić wstyd to znaczy co? A czy ty się czujesz tak jakby... Czujesz się winna? Obnażona. Tak. Nie, tak. Bardziej, że obnażona, tak. Że wszyscy... Tak, już wiem, że wszyscy wszystko o mnie wiedzą. Wiecie tak. Co? Miałam taki moment, jak ta książka się ukazała, to miałam wrażenie, że stoję nago i wszyscy na mnie patrzą. Tak metaforycznie to mówiąc. Mm-hmm. Że jednak część siebie. Nawet napisać jakąś opowieść. Nawet jeżeli byśmy napisali jakąś fantastykę, to zawsze tam autor siebie zostawia. Ale jak jeszcze piszesz rzeczy, które ciebie dotyczyły, to zostawiasz siebie jeszcze więcej. Tylko jest coś takiego, że nigdy nie do końca. Są pewne rzeczy. W ogóle w akcie tworzenia, nawet poezji, zawsze jest ta cząstka. Są jakieś schematy omawiania wierszy w szkole czy w liceum. Bo ten jest wierszy taki mówi o tym i o tym. Do końca nigdy nie rozszyfrujemy. No właśnie, bo piszesz poezję, więc może coś nam powiesz. Jakiś wiersz piękny. Znaczy ostatnio na spotkaniu mówiłam swój jedyny erotyk. No wiem. To powiedz. Sami dorośli, jeżeli chcecie posłuchać. Sami na oczy, żeby się nie pomylić. Znam tylko dwa wiersze, jedną zwrotkę na pamięć. Rozczytasz mnie tylko brajlem. Mam nadzieję, że się nieraz pomylisz. Wrócisz do starego wersu dotyku. Jestem jak wino. Jutro znów będę czekać w kieliszku pełnym twoich linii papilarnych. Brawo! Piszę też tomik wierszy o kobietach. Tak niekiedy bywają. Ich stany emocjonalne. Pamiętam zwrotkę wiersza Nikę. Chciała być jak Nikę, lecz włosy jej przemokły i ten nieodpowiedni strój. Wyrwany płaczem miecz zwycięstwa. To może jeszcze opowiem, skąd się wzięła moja pasja do literatury. Ja bardzo dużo nakoloryzowała mnie Ela na spotkaniu swojej pani od polskiego. Moja pani od polskiego to jest niesamowita kobieta. Wszyscy się jej bali troszkę. Bo była taka zasadnicza, nikt na lekcji nie wychodził do toalety. Zawsze, no często, może nie zawsze, pani Jadwiga cytowała moje zakończenie. Moje refleksje jej się podobały i wstawiała moje zakończenie jako przykład wypracowania. Też kiedyś mieliśmy do napisania Szczęśliwe zakończenie ludzi bezdomnych, prozą poetycką. I wiecie, i miałam taki dzień, myślę, ja chcę to napisać. Wracam do domu, nie zjadłam obiadu, wyjęłam kartki, i w godzinę, może na 5 stron A3, pisałam szczęśliwe zakończenie. Bo mnie to nurtowało właśnie, tam jest taka problematyka rozdartej sosny, to, że Judym poświęcił się bardziej pracy niż miłości, a przecież mógł żyć z tą miłością i pracować. Tak troszkę schematycznie tam jest to ukazane. I to mnie tak zmotywowało, że może mogę odnaleźć się właśnie w pisaniu i myślę, że mi się to udało. Odnosząc się, ja tak twierdzę, do osób niepełnosprawnych i do osób chorych na depresję, czy na inne choroby, czy w ogóle osoby niepełnosprawnością fizyczną, że oni nie chcą współczucia.
oni nie chcą litości. Oni nie chcą też, żeby ich wyręczać, chociaż często tak robimy. Mam je wspierać. Czasami naprawdę wystarczy, jestem obok ciebie. To jeżeli powiemy, że, ci, że je rozumiemy, to raczej nie przejdzie. Bo nawet ja chorując, mając obok siebie osobę chorą na depresję, gdybym powiedziała, ja się rozumiem, to też nie jest do końca prawdą. W pewnym stopniu tak. Każdy człowiek jest inny. Inaczej myśli, inaczej odczuwa rzeczywistość. I tak jak wspominałam na początku, że nie należy tak do jednego worka wszystkiego wrzucać. Przede wszystkim i za akceptacja. No i jeżeli to jest poważny jakiś stan, no to pomoc w znalezieniu odpowiednich specjalistów. No i uświadomienie tym osobom, bo dużo osób się wstydzi na przykład, że chodzi do psychiatry czy do psychologa. Więc na pewno... Ja też w ogóle miałam kilka już rozmów z osobami takimi postronnymi, bo są osoby, które tam od początku wiedzą, że choruję. Naprawdę już parę osób po rozmowie ze mną podjęło leczenie, podjęło terapię i zmieniło swoje życie. To może jeszcze ja. Jak ci się udało pogodzić to wszystko? Pisanie książki, praca, obrona, studia, różne kierunki chyba ze dwa jednocześnie, prawda? No, obowiązki mamy, żony. Jednym słowem, nie wygląda pani na chorą depresję. Tak? Dziękuję. Znaczy, wiecie co? Wiecie, kiedy osoba jest zdrowa? Znaczy, osoba, która zachorowała i jest już ustabilizowana, kiedy potrafi się wkurzyć. Naprawdę, to jest prawda. Jeżeli huknę, krzyknę, nawet użyję inwektywy, to znaczy, że jestem zdrowa. Nie tłumię tego, nie tłumię jakichś emocji w siebie i fajnie jest wyrzucać z siebie. Dlatego też na przykład chcę, bo ja mam skończoną socjoterapię i zaproponowałam w szkole zajęcia socjoterapeutyczne w połączeniu z pisaniem, wylewania emocji. I to nie chodzi tylko o osoby zdolne w klasie, tylko osoby, które mają sporo problemy z niedostosowaniem, z emocjami, żeby wyrażały siebie. Potem to jest fajny materiał, na przykład na gazetkę szkolną, że można w tym kierunku fajnie coś tworzyć fajnego. A to, że Ela sobie poradziłam, sobie pomyślałam, że jestem silną babką. No, my wiemy. No, naprawdę, teraz to sobie myślę, że jestem silną babką. Znaczy, zawsze tak było, że na początku, jak jeszcze na mnie dopadło, mnie to choróbsko, to potrafiłam gotować zupę, odkurzać, coś tam jeszcze zrobić, coś tam z dziećmi, ogarnąć wszystko dookoła. I jakoś mi to szło i... Znaczy, to jest coś takiego, że ja lubię czasami sobie coś zaplanować, dlatego jak sobie coś konkretnie zaplanuję, to potrafię tą rzecz realizować, przy okazji wyjdą inne. A czasami w życiu jest tak, że jak chcesz iść do przodu, to jakoś wszystko samo się dzieje.